Są rzeczy, które trudno jest przewidzieć, czy też się ich spodziewać, na przykład wzrostu inflacji kolejnego albo jakiejś kolejnej dziwnej, dzikiej ustawy, ale przynajmniej dla mnie jest jedna rzecz, która jest pewna, czyli moja miłość do energoli importowanych. Zapraszam na film. Witam, z tej strony Cube, a oto 43. odcinek Kubła Energola. No, rozumiem, że każdy z Was czekał. Spokojnie, spokojnie, bo w tym filmie będą naprawdę ciekawe importy, uwierzcie. A akurat tym tematem chcę się zająć w miarę szybko, bo pierwszy zawodnik, czyli Rockstar, ma datę do końca maja. Nie wiem, kiedy to zmontuję, więc prawdopodobnie zlikowałem swoją własną datę, ale kogo to obchodzi? No, kogo to obchodzi? No, chcemy tego spróbować. Pokazać Wam, jak to wygląda, jak się prezentuje, czym to się różni od tego, co mamy w Polsce. Ale dobrze wiecie, że to jest po prostu przedsmak przed tym, co będzie dalej, nie? W każdym razie jest to Rockstar Punched Sour Raspberry i z tego co się orientuję, to albo może to być po prostu rebrand innego Raspberry, to był chyba Blue Raspberry czy coś takego z innej serii w ogóle w tych starych puszkach, albo po prostu jakiś inny smak, bo przy tym rebrandzie no to jest inna seria, tu jest Punched. Także jestem ciekaw, co to może być. Przez to, że ten Rockstar ma krótką datę ważności, to kupiłem go za 5 zł. A teraz zobaczyłem na stronie, że ma datę do jutra, no to kosztuje 3 zł. 3 zł za importa, więc jeśli mieszkacie tam, gdzie jest Guild Free, bo stamtąd kupiłem puchę, no to kupcie sobie, bo nawet jeśli no to jest najtańszy import, jaki można dostać na ten konkretny moment. No ale dobra, pokażę Wam, jak to wygląda, także puszka Wam się kręci, ma bardzo ładne kolory. To muszę przyznać, kojarzy mi się z taką gumą balonową, no generalnie taki fioletowy i błękitny bardzo fajnie się ze sobą łączą. A tak, no to nie różni się za specjalnie od typowych puszek Rockstara. No i oczywiście, jeśli jesteście spostrzegawczy, to widzicie, że to jest puszka brytyjska, ponieważ ma funty. No to zostaje nam tylko otworzyć puszkę i zobaczyć jej zawartość. Kurczę, szkoda, że nie oglądałem sobie Kubła Energola właśnie o tym smaku, więc no nie będzie porównań tutaj, ale jest czerwony. Jest bardzo ładny odcień tej czerwieni, taki rubinowy. Podoba mi się, to wygląda estetycznie. A pachnie to natomiast? No, całkiem wyczuwalna taka malinka, ale czuć, że miałoby to być bardzo słodkie. Jest to taki nieco przytłumiony zapach, ale gęsty. Czujesz, to będzie słodkie mocno. Dobra, moi drodzy, próbujemy. Kurde, ale dziwna konsystencja. Pierwszy raz piję chyba coś takiego. Nie no, moi drodzy, jakby to było to samo, no to bym rozpoznał smak, a to w konsystencji jest zupełnie inne. Zupełnie, jakby jest to coś abstrakcyjnego. Postaram się to jakoś opisać o tyle, o ile potrafię. No, ale nie potrafię za to mówić po polsku. Ha! Także faktycznie na języku jest taka malinka, troszeczkę taki vibe, jakby to był napój zero, ale z drugiej strony to takie wypełnienie, czyli wszystko, co przełykacie, ma taką konsystencję, że trochę to smakuje jak ten Rockstar Boom. Był taki jeden energol, którego próbowałem, i on był ze śmietanką i z truskawką, coś takiego. On miał taką gęstą konsystencję właśnie, jakby to był po prostu napój z mlekiem. I to jest dziwne, że do tego porównuję, no bo to nie smakuje w ten sposób, ale chodzi mi o konsystencję, tak jak mówię, że to jest takie gęste. Ciekawe. Ciekawe. Myślę, że za 5 zł to w ogóle super. Tylko kwestia, czy mi to smakuje.
Nie no, myślę, że ogólnie tak, jest słodkie, troszeczkę takie kwaskowate. Ta konsystencja mogłoby jej być, czy też jej nie być, ale jest okej. Jakby wolę te Rockstary, jak mają, tak jak tu jest napisane, 24 gramy cukru, a nie 70 parę. Także to jest zdecydowanie na plus. Jak się wam go uda dorwać, to dajcie znać, czy tylko ja miałem takie dziwne przemyślenia na ten temat. A ja was zapraszam do mięska, czyli czegoś, czego nie chciałem próbować przez naprawdę długi czas. Z jednego bardzo istotnego powodu. Ale przekonacie się o tym we fragmencie z Monsterem Lemon Dragon Tea. No takiej perspektywy to jeszcze nie było. Słońce mi świeci dosłownie z boku, w sensie z kąta. Także zabawnie, zaraz powinno zniknąć, ale chciałem po prostu to pokazać. Także z tyłu mamy objawienie jakiejś istoty nadprzyrodzonej, a ja jestem po prostu w miarę oświetlony. Także ja jestem zadowolony z tego, możemy przejść do mięska. Moi drodzy, niektórzy z was mogą nawet nie zdawać sobie sprawy, jak bardzo pożądałem tych monsterów. Otóż brazylijskie Dragon Tea to rzecz niesamowicie droga do niedawnego czasu, ponieważ jedna taka puszka kosztowała w granicach 80 do 90 zł. Tyle w życiu bym nie dał za puszkę, która nawet nie ma pół litra, bo tu jest 473. Jak sami widzicie, no za 90 zł to można sobie kupić zgrzewkę monsterów i to taką 12-sztukową, jeśli się postaracie. Nie no, 12 to myślę na pewno. No w każdym razie przesada. Ja dałem za to, uwaga, 32 zł. Teraz pytanie, czy to jest dużo. Ogólnie tak, ale biorąc pod uwagę, że to jest 1/3 ceny tego zawodnika, no to musiałem kupić. Oczywiście puszkę kupiłem na skrami. Także w przeciwieństwie do Rockstara, nie pamiętam, czy mówiłem, że zamawiałem z Guild Free, ale te puszki są ze skrami. Jest jeszcze jedna stronka, na której to było, ale było tam drożej. Także wybrałem skrami. Puszka wam się kręci i muszę przyznać, że wygląda to oczywiście inaczej niż te oryginalne Dragon Tea, które są tam. Tutaj się chyba skończy przebitka, więc zobaczycie sobie, tam w tle są Dragon Tea i tam puszki były białe. Te puszki są w zależności od puszki, no, w różnych kolorach. Ta jest zielona, która kompletnie mi się nie kojarzy z cytryną, ale z drugiej strony, no, żółty jest smok, więc to by się trochę gryzło w designie. Także no nie będę przedłużał. Cytrynowe Dragon Ice Tea, czekałem na to bardzo, bardzo długo, żeby mieć w końcu możliwość spróbowania tego w normalnej cenie. Otwieramy tego dziada. Dobra, wygląd takich typowych rehabów w sumie, ponieważ jest to taka mętna herbata po prostu. No ma kolor taki herbaciany. Pod słońce jeszcze spojrzę, ale no nie. No tak jak myślę właśnie, że no co, no mętna herbatka, nie ma tu za dużo co do oceniania w kwestii wyglądu. Zapach dosyć czuć stąd, no ale sprawdźmy dokładnie. Nie wiem, czy się różni jakoś bardziej od rehabów właśnie. Może jest taki troszeczkę bardziej naturalny ten zapach. Nie wiem, taki cytrynowy bardziej. Taka, nie wiem, herbata w granulkach, chociaż czy ma to coś wspólnego z naturalnością? No nie, no po prostu bardziej cytrynowy ten zapach. Zostańmy przy tym. Dobra, wielka chwila. Trzeba to sprawdzić. O matko. Zajebiste! Jezus Maria, uwielbiam. W sensie może powiem tak, krótko. Wyobraźcie sobie, że to jest rehab cytrynowy, który jest słodszy,
a nie ma takiego efektu zasłodzenia przy okazji, gdzie po wypiciu dużej ilości rehaba, ja przynajmniej to odczuwam. Cudowne. Naprawdę przecudowny Monster. Myślę, że to może być jeden z najlepszych cytrynowych energoli. Jeśli to nie jest ścisła czołówka. Cudowne to jest. Może dochodzi tu jeszcze kwestia tego, że jest gorąco i bardzo chce mi się pić. Ale wow. Wow, no zgięło mnie to. Dosłownie po prostu bardzo dobrej jakości iced tea cytrynowe. Mogę polecić z całego serca za tę cenę 32 zł, chociażby po to, żeby spróbować tego raz. Naprawdę wyśmienity wytwór, aż jestem oniemiały, no bez kitu. Aż serio, siedzę tu przez, nie wiem, może 5 minut, wypiłem to całe. Chociaż powinienem się tym bardziej delektować, ale to jest po prostu tak dobre, że zrobiłem szybkie siup. A zwłaszcza, że to jest bez gazu, to szybko idzie to wypić. Naprawdę świetny Monster. Polecam jeszcze raz. I dobra, będę się powtarzał w kółko. Ja jest jeszcze wersja, w sensie wariant Peach. Także widzimy się w trzecim materiale, w sensie trzecim filmie o Peach Monsterze Dragon Ice Tea. No jestem tak oniemiały, że aż nie wiem co powiedzieć. I trochę dziwnie teraz robić to przejście z piciem z puszki, no ale zrobię to dla konwencji. Także widzimy się zaraz. Dobra, muszę się pospieszyć, bo za niedługo idę do pracy. Także moi drodzy, Monster Peach Dragon Ice Tea, także drugi wariant brazylijski. Puszka wam się kręci, różnica jest tylko taka, że no ta puszka jest pomarańczowa, a nie zielona. Jestem ciekaw, czy będzie to lepsze nawet niż ta wersja cytrynowa, bo jak widzieliście w poprzednim fragmencie, ta cytrynowa to mnie zwaliła z nóg kompletnie, więc jestem niesamowicie ciekaw, zobaczmy to. No zapach tej brzoskwini już czuć, ale zobaczmy jak wygląda i... No w sumie też taka herbatka po prostu. Wydaje mi się, że troszeczkę bardziej taka, no nie wiem, brzoskwiniowa. Trudno tutaj porównać, pewnie gadam głupoty. Zresztą nie pierwszy raz, także po prostu iced tea. Wygląda jak iced tea. No to powącham to dokładnie. No, zapach też taki jak herbata w granulkach, taka brzoskwiniowa. Zatem dobra, próbujmy. No też bardzo dobre. Też bardzo dobre, muszę przyznać. Tylko tutaj bez tego posmaku rehaba wręcz wydaje mi się, że jest odrobinkę za słodkie, ale jest paradoksalnie w takiej lżejszej konsystencji. Bardzo mi smakuje, jak mówiłem, ale myślę, że cytryna lepsza. Jednakże wciąż S-tier. Naprawdę, jeśli już chcecie spróbować czegoś takiego, to myślę, że najlepiej teraz, bo nie wiem, czy ta cena 32 zł to jest cena stała, czy też po prostu jest jakaś partia produktu, która jest przeceniona. Zobaczymy tak naprawdę. Ale najlepsze, a zarazem najgorsze w tych Dragon Ice Tea brazylijskich jest to, że łatwo wchodzą. A czemu to jest najgorsze? Bo taką puszkę idzie wypić dosłownie w parę minut, bo ta konsystencja, jak wspominałem, jest tak lekka i gładka, że pije się to i nawet się nie czuje, jakby się piło energetyka. To już nawet w rehabie miałem taki delikatny posmak, miałem taką świadomość, że piję napój energetyzujący. A tutaj już jest vibe takiej typowej herbaty. Polecam ten Dragon Ice Tea bardzo mocno. Ten Rockstar też był ciekawy, także w podsumowaniu mogę powiedzieć, że no wszystkie trzy energetyki mi smakowały. Rockstar to takie pomiędzy A a B tier, a te monstery to taki S tier w sumie. A nawet nie w sumie, tylko na pewno. No, z całą pewnością.
No dobra, moi drodzy, także to tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Jeśli podobał wam się mój materiał, to oczywiście zostawcie ocenę pozytywną. Jeśli nie, to ocenę negatywną. Dajcie znać w komentarzach, jeśli piliście któregoś z tych energetyków, czy któryś was też zaciekawił, jeśli go nie piliście. No, pole komentarzy tam poniżej jest dla was po prostu. Wypowiedzcie się, czy odcinek też wam się podobał. No, cokolwiek. Zachęcam też do zasubskrybowania tego kanału, jeśli chcecie oglądać więcej moich filmów, streamów czy shortsów. Najlepiej oczywiście ze wszystkimi powiadomieniami, dlatego walnijcie w tego dzwona, ponieważ YouTube, no, nie lubi się z dawaniem tych powiadomień, a zwłaszcza na streamy czy shortsy, także, no, zachęcam was do tego. Jak również do zajrzenia na Kubę Serwera, czyli mój serwer na Discordzie, na którym jest community mojego kanału. Wypowiadamy się tam na różne tematy, ja się tam udzielam bardzo często. Także jeśli chcecie pogadać o czymkolwiek, nie tylko o energetykach, no to zachęcam, zapraszam. Bardzo. A z tej strony moje socjalne media. Na socjalnych mediach wrzucam oczywiście też powiadomienia o filmach, ale również no, na Instagramie wrzucam na storkach takie rzeczy z życia prywatnego. Trochę shitpostuję, trochę tam no mówię różnych rzeczy. Także jeśli jesteście tym zainteresowani, no to zajrzyjcie tam. Na Facebooku już typowo powiadomienia, a Instagram taki prywatniejszy też czasami. No i w takim razie to tyle. Zatem dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Bye bye.